Jaś i Małgosia, Jaś się rodzi, to Jaś ciało ma od strony biologicznej od ojca, to co przynależy do ojca, od matki to co przynależy do matki. I ciało jest przez zrodzenie. Biologia jest przez zrodzenie. A dusza nie jest przez zrodzenie. Ja, Michał Woźnicki, od kogo mam duszę? Od Pana Boga, a nie od Stanisława i od Marii. Pan duszę ma od Pana Boga, a nie od Jerzego i Irenewy. Pani, duszę mam od Boga, jednostkowym aktem stworzenia. Pan Bóg stwarza ludzi z in vitro? Są ci, którzy okiem tradycjonalisty są przekonani, że tak, tak, tak. Ktoś mi tam, że przed rokiem tam pani wykład poczyniła, że jest pewna, że z procesu in vitro Pan Bóg stwarza ludzi. To ja nie słyszałem o tym, że Pan Bóg miał obowiązek stwarzać ludzi, dlatego że człowiek powiedział stwórz. Człowiek połączył jajo z plemnikiem. W wyniku tego powstaje istota, która wygląda jak wygląda. Ale żeby otrzymała duszę nieśmiertelną, musi w to, co połączył zootechnik na szkle, duszę tchnąć Pan Bóg. Ma taki obowiązek? Nie ma takiego obowiązku. I człowiek nie może na Pana Boga takiego obowiązku nałożyć. Nie może. A jeżeli nakłada, to Pan Bóg nie jest z tym absolutnie związany. Absolutnie nie jest związany. Człowiek jest człowiekiem ze względu na nieśmiertelną duszę. I nieśmiertelną duszę otrzymuje od Boga w jednostkowym akcie stworzenia. Dlatego Pan Bóg stworzył i stwarza, bo no, ja już jestem. Człowiek, którego nie było stworzony, zaistniał i nigdy nie przestanie istnieć. W doczesności istnieje tyle, ile istnieje. Lat 70-80, jak jesteś mocnie, powie księga Biblii, ale jego istnienie jest zabezpieczone wiecznością, będzie istniał na zawsze, nie do końca, tylko na zawsze, albo wiecznej szczęśliwości w niebie, albo wiecznym potępieniu w piekle. Czyli z człowiekiem jest, nie było go, zaistniał, czy jest stworzony, istnieje na zawsze. W życiu doczesnym tak długo, aż nie umrze, w życiu wiecznym na zawsze. Czy to nie jest tak, że dziś się, jutro się urodzą ludzie, których Pan Bóg stworzył 1000 lat temu. W zamyśle Bożym Bóg zamyślał, Bóg powiedział. Ale ci ludzie stworzeni będą, się poczną jutro, to będą stworzeni jutro. Także od tej strony można powiedzieć, że Pan Bóg stworzył i stwarza od strony istot żywych, człowieka. Natomiast nie można powiedzieć o Panu Bogu, że stworzył i stwarza w znaczeniu, że jeżeli coś stworzył, to co stworzył jest stworzone. I to, co Pan Bóg stworzył, zachowuje swoją łaską. Czyli daj na to, jeżeli z człowiekiem Pan Bóg związał prawa takie, jakie związał, to kto się urodził, musi wiedzieć, że umrze. Jeżeli Pan Bóg związał, stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę, to każdy człowiek, który się urodził, patrzy na siebie i wie, że jest albo mężczyzną, albo kobietą i nie jest nikim innym. Człowiek może istnieć tylko jako mężczyzna i tylko jako kobieta. Jeśli istnieje jako mężczyzna, nie jest kobietą. Jeśli istnieje jako kobieta,
nie jest mężczyzną i o tym decyduje sfera biologiczna, psychiczna i duchowa. I duchowa.